Wśród wielu postaci, które wywarły znaczący wpływ na katolicyzm w XX wieku, święty Pio z Pietrelciny, znany szerzej jako Ojciec Pio, zajmuje miejsce wyjątkowe. Jego życie było pełne tajemniczych zjawisk, w tym stygmatów, przepowiedni, czytania w ludzkich sercach, a także niezliczonych historii uzdrowień, które wielu przypisuje jego wstawiennictwu. Jeśli i ty doświadczasz bólu, cierpienia, wątpliwości, w tym filmie znajdziesz wskazówkę, jak powierzając swoje troski Ojcu Pio, uwolnić się w 2024 roku od cierpienia, dzięki jego wsparciu. W głębi wielu ludzkich serc leży przecież tęsknota za ulgą w cierpieniu, pragnienie uzdrowienia, które przekracza granice medycyny i psychologii. Święty Pio z Pietrelciny jest więc latarnią nadziei, która przynosi światło do najciemniejszych zakamarków ludzkiego bólu. Jego życie, pełne mistycznych doświadczeń, cudownych uzdrowień i bezgranicznej wiary, stało się symbolem niezachwianej nadziei wielu wierzących. Przez dziesięciolecia historie o cudach, jakie miały miejsce za jego wstawiennictwem, przekraczały granice rozumienia, otwierając serca na możliwość, że modlitwa może być potężnym lekarstwem, zdolnym uwolnić od cierpienia. Wśród codziennych modlitw w intencjach skierowanych do Ojca Pio odnajdujemy głębokie przekonanie, że nie jesteśmy sami w naszym cierpieniu. W tej nadziei kryje się siła, która przemienia ból w pocieszenie, chorobę w ulgę, a rozpacz w pokój. Ojciec Pio z rękoma naznaczonymi stygmatami Chrystusa staje się mostem między niebem a ziemią, przez który płynie uzdrawiająca łaska. To nie tylko opowieści o niewytłumaczalnych uzdrowieniach ciała, ale i historie uzdrowienia duszy, gdzie modlitwy do Ojca Pio stają się kluczem do uwolnienia od głębokiego duchowego cierpienia. Szpital Casa Sollievo della Sofferenza, czyli Dom Ulgi w Cierpieniu, założony przez Ojca Pio w 1954 roku we Włoszech, jest nie tylko monumentalnym osiągnięciem w dziedzinie opieki zdrowotnej, ale także żywym świadectwem głębokiego zrozumienia ludzkiego cierpienia i pragnienia jego łagodzenia. Ta wyjątkowa placówka medyczna, zbudowana w San Giovanni Rotondo, odzwierciedla wizję Ojca Pio, który postrzegał opiekę nad cierpiącymi nie tylko jako obowiązek leczniczy, ale jako misję duchową. Szpital to niepodważalny dowód na to, że modlitwa może być potężnym narzędziem przynoszącym ulgę w cierpieniu. Ten wyjątkowy ośrodek zdrowia, łączący nowoczesną medycynę z duchowym wsparciem, jest żywym świadectwem wiary, która przenika przez mury szpitala, oferując pacjentom nie tylko fizyczne, ale i duchowe uzdrowienie. W Casa Sollievo della Sofferenza modlitwa jest uznawana nie tylko za duchową pociechę, ale jako integralny element procesu leczenia. Według Ojca Pio, którego życie było przesiąknięte głęboką wiarą i modlitwą, założenie takiego szpitala było spełnieniem marzenia, aby stworzyć miejsce, w którym nikt nie zostanie pozostawiony samemu sobie w obliczu cierpienia. Wizja ta zakładała, że leczenie medyczne i wsparcie duchowe muszą iść w parze, aby zapewnić pełnię opieki nad cierpiącym człowiekiem. Szpital stworzył przestrzeń, gdzie modlitwa i wsparcie duchowe są dostępne każdemu, kto o to poprosi. Kapłani, siostry zakonne, pracownicy szpitala, a nawet inni pacjenci wspólnie tworzą środowisko, w którym modlitwa jest codziennym elementem życia. Wobec pacjentów i ich rodzin obecność duchowa w szpitalu stanowi źródło siły i nadziei, umożliwiając im stawienie czoła wyzwaniom związanym z chorobą. Świadectwa tych, którzy doświadczyli ulgi w cierpieniu dzięki modlitwie, podkreślają jej moc w procesie uzdrawiania. Casa Sollievo della Sofferenza udowadnia, że nauka i wiara mogą współistnieć w harmonii, uzupełniając się wzajemnie w dążeniu do uzdrowienia człowieka. W tym szpitalu nowoczesne procedury medyczne i innowacje technologiczne są wzbogacane o duchowe wsparcie, oferując pacjentom holistyczne podejście do leczenia. Przekonanie, że modlitwa jest kluczowym elementem uzdrowienia, nie jest tu jedynie pobożnym życzeniem, ale codzienną praktyką, mającą realny wpływ na proces leczenia. Dziedzictwo Ojca Pio, ucieleśnione w Casa Sollievo della Sofferenza, jest przypomnieniem, że w centrum opieki medycznej zawsze powinien stać człowiek. Jego ciało, umysł i duch. Szpital pokazuje, że modlitwa może być mostem prowadzącym do ulgi w cierpieniu, oferującym pocieszenie i nadzieję tym, którzy stoją w obliczu choroby. W tym miejscu każdy pacjent otrzymuje szansę na uzdrowienie, nie tylko przez zaawansowane metody leczenia, ale przede wszystkim przez siłę modlitwy, która przynosi spokój duszy i umysłu.
Ojciec Pio, będąc świadkiem cierpienia zarówno fizycznego, jak i duchowego wśród swoich współbraci i pielgrzymów, zrozumiał potrzebę stworzenia miejsca, które byłoby schronieniem każdego potrzebującego. Jego wizja szpitala transcendentowała konwencjonalne podejście medyczne, łącząc nowoczesną opiekę zdrowotną z duchowym wsparciem, aby zapewnić holistyczną opiekę pacjentom. Casa Sollievo della Sofferenza miała być miejscem, gdzie każdy pacjent, niezależnie od statusu społecznego czy ekonomicznego, mógł znaleźć ulgę w swoim cierpieniu. Ojciec Pio zawsze wierzył, że leczenie ciała i duszy musi iść w parze. Szpital stał się wyrazem tej filozofii, oferując nie tylko zaawansowane procedury medyczne i opiekę, ale również dostęp do wsparcia duchowego, w tym sakramentów, modlitwy i opieki kapłańskiej. Od momentu założenia Casa Sollievo della Sofferenza rozrosła się w jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie i szanowanych placówek medycznych we Włoszech, przyciągając specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Szpital nie tylko kontynuuje misję ojca Pio, oferując opiekę nad ciałem i duszą, ale także prowadzi badania nad nowymi metodami leczenia, aby jeszcze skuteczniej służyć pacjentom. Dziedzictwo ojca Pio, wciąż żywe w sercach i umysłach wierzących, inspiruje nas do zastanowienia nad siłą wiary i modlitwy. W każdej modlitwie, w każdym wołaniu o pomoc, ojciec Pio przypomina nam, że nie ma cierpienia zbyt wielkiego ani rany zbyt głębokiej, która nie mogłaby zostać dotknięta przez miłość i współczucie. W jego obietnicy wsparcia i wstawiennictwa znajdujemy odwagę, by stawić czoła naszym własnym krzyżom, podążając drogą nadziei w kierunku głębokiego uzdrowienia. Wizja ojca Pio, która zaowocowała powstaniem Casa Sollievo della Sofferenza, przekracza fizyczne mury szpitala, ukazując, że dom ulgi w cierpieniu może zostać stworzony w każdym miejscu, gdzie serca otwierają się na moc modlitwy i wstawiennictwo tego świętego kapucyna. Ojciec Pio przez swoje życie pełne poświęcenia i cudów nauczył nas, że modlitwa jest kluczem do otwarcia drzwi ulgi w cierpieniu. Nie jest to zwykła rozmowa z Bogiem, ale głębokie oddanie się wierze, które przynosi spokój ducha i poczucie obecności Bożej w naszym życiu. Prosząc ojca Pio w modlitwie o ulgę w 2024 roku, przywołujmy jego wstawiennictwo, a przez to otwórzmy się na łaskę Bożą, która zdziała cuda w naszym życiu i życiu tych, za których się modlimy. Ojcze Pio, chcemy doświadczyć wsparcia w trudnych chwilach. Ucz nas, jak przyjmować wolę Bożą z miłością oraz jak żyć każdym dniem z nadzieją na Jego obietnicę. Prosimy Cię, abyś był naszym przewodnikiem i opiekunem na drogach naszego życia, ucząc nas, jak być bliżej jedynego Pana. Spodobał Ci się ten odcinek, to napisz: modlę się do ojca Pio i kliknij w odcinek na ekranie.